W dzisiejszym odcinku będziemy mogli używać tylko i wyłącznie nowego przedmiotu, czyli nalotów. Jeżeli lubicie challenge w naszym wykonaniu, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, no i oczywiście wpisujcie kod w sklepie Evela. Mieliśmy bardzo niedawno temu helikopter challenge i to był najbardziej szalony challenge, jaki kiedykolwiek był. I teraz okazuje się, że wymyśliliśmy coś jeszcze ciekawszego, ponieważ w dzisiejszym odcinku możemy używać tylko i wyłącznie nalotów, nic poza tym. Mamy tutaj statek na naszej miejscówce, ale tam już leci jakiś typek, a my zanim znajdziemy te naloty, to potrwa troszkę. Więc Rafał, lecimy na stację, tak? Tak, lecimy na stację, zbieramy macy, zbieramy leczenie, zbieramy naloty. No i ja mam pewien plan, jak my sobie to dzisiaj wykonamy. Wydaje mi się, że jest szansa to wygrać, ale no... będzie mega ciężko. Ja mam akacza zielonego. Nie no, oczywiście nie mogę go zabrać, to był taki troll. Wiem, jestem najlepsza w trollach. Musimy szybko, bo te typki tutaj przyjdą. Na pewno nam jest potrzebne tylko i wyłącznie dużo maców, dużo leczenia i macy już mówiłem. I naloty. Dawno nie grałam tymi nalotami, w sensie, bo ja pamiętam, jak one były w grze, ale to było mega, mega dawno temu i za bardzo nie pamiętam, jak one działają. Ja w ogóle teraz wpadłem na fajny pomysł, że moglibyśmy zrobić Skybase'a z nalotami. To by było lepsze. Chyba. Próbujemy zrobić Skybase'a. To jest dobry plan. Dobra, Evela, chodź na ten. Zbieramy tylko dużo maców, dużo leczenia i dopiero wtedy. I musimy mieć plecaki odrzutowe, żeby nie zginąć w razie czego. Chodź tutaj jeszcze na naloty. Na beczki. Tej typki za chwilę przyjdą. Tak, oni są tutaj na dole. Musimy stąd jechać, Evela, bo no nie mamy czym walczyć, a musimy mieć dużo maców, dużo wszystkiego i dużo leczenia. Jeszcze raz się powtarzam, ale no musimy to wszystko zbierać. Dawaj do mnie. No to jest chyba jeden z najcięższych challenge, które mamy zamiar zrobić. Właśnie problem jest jeszcze taki, że my musimy w ogóle znaleźć nalot. A nie mamy ani jednego. A nie mamy ani jednego. Ja w zamiarze też nie mam schowanego. Jest nalot, chyba jest złoty? Tak! Dobrze! Dwa naloty nawet. No Evela, gratulacje. Ja w ogóle zawsze tęskniłem za tym, żeby Epic przywrócił złote przedmioty na ziemi. W sensie, żeby one leżały na ziemi, a nie tylko z chesta. No i te powracające rzeczy rzeczywiście tak działają. Fajnie by było, jakbyśmy mogli na przykład znaleźć złotego Skara na ziemi, jak kiedyś było. No teraz Skara w ogóle nie ma, ale no wiecie, o czym mówię. Mamy tu gości, musimy uważać, Evela. No są tam, stoją. Łowię sobie chyba. Ja nie wiem, co oni tam robią. Dziwnie się zachowują. Odjedźmy sobie, właśnie przejdźmy sobie, żeby połowić. Ja w ogóle w namiocie mam rifta. Rift nam się może przydać, tak szczerze. Do samochodu, tak? Tak, do samochodu i lecimy na grotę, ponieważ na grocie być może jeszcze coś znajdziemy. I co najważniejsze, pójdziemy sobie Skybase'em z groty. I co najważniejsze, tam będą plecaki odrzutowe, o ile ktoś ich już nie zabrał. Oznaczył nas ktoś. No, musimy teraz uważać. Bo zabierali nam też leczenie tutaj. Chociaż jest rybka zielona, jakbyś chciała. Dobrze, zabiorę sobie. O nie! Nalot Rafał rzucił! Co żeś ty narobił najlepszego? No, to mamy tylko jeden nalot w takim razie. Ale dałem tutaj, no nie wytrzymam. Trochę przypał. Ale tych nalotów powinno być więcej na tej ziemi, a nie, że tak jest ciężko to znaleźć, no. Dobra, wychodzimy tutaj na górę jeszcze i idziemy po plecaki. Musimy tutaj plecaki ogarnąć. Ja mam plecak. Jest, dobra. Weź sobie ten plecak. A ja też mam plecak, dobra, mamy plecaki. Dobra, jest dobrze, tylko teraz tak. Gdzie, ło, ja cię kręcę. Jak daleko strefa, Ewa, dawaj. Ale tu jest wyrzutnia, tu idziemy? Tak, lecę już do ciebie. Ej, no szkoda, że nie mamy tych nalotów, nie? Ja nie mam nic w sumie, z czym mogę walczyć, kill-offem. Aha, bo ty w ogóle nie masz nalotu nawet. A ja nawet nie mam aż tak dużo matców. To jest trochę lipa, ale dobra, no zobaczymy. Pamiętaj, Ewela, żeby użyć plecaka w razie czego, jak będziemy spadać. Ja już prawie nie mam matców, no nie, jeszcze mało matców nazbieraliśmy, ale dobra. Nie narzekajmy, lecimy. Cash nas coś podwali. A jak nie, i na przykład zostałem na końcu i małą HP zostanie, mamy jeden nalot i wygrywamy. Ale by było. No to by było niezłe. Ja nienawidzę Skybase'ów, bo ja się czuję, jakbym tam... Ja szła naprawdę i mam całe ręce spocone, bo się boję, że spadnę. I się wiesz, chyba mam lęk wysokości, ale w grze. Ja mam lęk braku matców, tak szczerze, bo... Niby do tej strefy dojdziemy, ale później może być, no to troszeczkę lipa. I też goście, którzy są pod nami, mogą nas zaraz wyhaczyć. I zostaniemy bez matców i w ogóle, ale mamy plecaki, więc przeżyjemy. Więc no nie jest źle aż tak, no ale mamy jeden nalot tylko. Fajnie by to było wygrać. Dobra, no stajemy, zobaczymy co się będzie działo. Tu są pod nami na tej wyrzutni. O nie, oni jak wsiadną do wyrzutni, o nie. No dobra, liczę na to, że są, nie patrzą do góry. No dobra. Ewela, uważaj. Do prawej uciekaj. Ja idę jeszcze na Skybase'ie. Aha, no ale oni cię podwalą. Chodź, chodź. Dostałam bardzo. No ja muszę uciekać. Pełno ludzi tu jest. Aha. No, dawaj na drzewo tu nawet. Dzieli mnie. Oni tu jeszcze wszystko rozwalają. Mogą rozwalić drzewo, uwaga. 10 osób. Tam są typki, a tam pojechali.
że tu nie było żadnego nalotu. Dzisiaj mamy jeden, ale to na sam koniec. Widzowie, trzymajcie kciuki, bo prawdopodobnie no albo ten jeden, albo nigdy się już to nie uda. Co ty się w ogóle podziało? Ej, tam się tam nalot, nie, to albo autobusem. O, goście, goście, goście. Ale co? Siedź cicho. No ja, no wiem, oni mnie widzieli. Nie, nie widzieli, to ja siedzę. W krzaku są. Mam rzeczy jakieś. Oni strzelają do ciebie? No, chwilę strzelali wcześniej. Bo do kogoś strzelają. Ja siedzę w tym drzewie. A to ty masz na drzewie siedzisz, nie? No? Ja muszę teraz przejść do ciebie. Ale mam matcy. Uzbierałem z gości matcy. 8 osób zostało. Tylko uważaj, bo tutaj pod palmami tam koło tego stawu są goście. Dobra, ja siedzę na drzewie przez chwilę. Dobra, ale jaja. Ej, ale to jest dobry z tymi plecakami. O nie! O nie, ile ty masz HP? Zwiewaj. Po mnie jesteś. Rzucę ci splasha. Dobra. Żyję. Oni z tego krzaka do mnie strzelili. Widzę cię. Ciebie teraz widzę, uważaj, Ewela. Uciekaj, uciekaj stąd, uciekaj, uciekaj. Co to jest za akcja w ogóle? Wyrwa, Rafał, mamy. Tam jest. Gdzie jest? Tam jest wyrwa. Dobra, mam ją. 5 osób, 4 składy. Ej, 4 składy to są. Czyli wszyscy są pojedynczo, wszyscy są pojedynczo. Wygramy to, Ewela. Ty, a patrz, co tu jest. Ty, jak wyjść z tego? Jezu, prawie z tego nie mogłem wyjść. Jezus, chcesz splasha? No, nie, na razie nie, bo to się może przydać na HP. Ja jestem tutaj tym. Nie wiem czym w tym meczu. Ja nic nie mam. No bo nie ma, wiesz, nie ma czym grać, no. Tylko, żeby to nie uderzyło w matce, nie? Tylko w gościa. No to właśnie trzeba to zrobić na samym, całym koniuszku. Tu mamy gościa pod sobą. Są 4 składy, czyli my jesteśmy jedyną dwójką, Ewela. Tylko nic nie mam. W razie czego ten, kill-off. Jakby się to udało, to normalnie każdy musi łapkę w górę zostawić. No a teraz już, widzowie, zostawcie łapę. Czy to się już zamyka do środka? Ja mam dwie ryby, Ewela, ja mam dwie ryby. Metalowe dają tam. Rozwalaj to ze mną. Nie możemy ich wpuścić. Ej, podbija, podbija, podbija. Pod. Dawaj go z kill-offa. On ma ten, 20, podkę i 20 życia ma. Dobra. A, ja sam dostałem. Ty. Nalotu dostałem! Zowie, słuchajcie, jest końcówka. My nie mamy żadnego nalotu. Nie mamy nic. Mamy jedynie dużo matców i dużo leczenia, ale nie mamy nalotów. Nie wiemy, co mamy zrobić, no bo już nie ma gdzie szukać. Ja nie wiedziałam, że te naloty tak ciężko jest znaleźć. Ale mamy impulsy. Możemy impulsami do strefy wywalić na końcu. Ale właśnie ciekawostka jest taka, że tu ktoś buduje jeszcze Skybase'a. A jakbym leciał na zrzut, po ile to bije? Po 5 pewnie gdzieś, nie? Ja mam... Tylko splasha i dwie apteki. Ja mam ryby. Dobra, widzowie, raz się żyje. Nie mamy nalotów. Lecimy sprawdzić, czy są tutaj. Czekam na ciebie. Dobra. Okej, ty w sumie nawet niedużo to je. No i oczywiście, że nie mamy tutaj z nalotów. A ktoś tam chyba narzucił nalot. No widzicie, inni mają, drudzy nie mają. No, tak to jest. Tu jest ziomek u mnie. Boże, bo tutaj na tym, na budynku też jest, tam. 13 dostał. Wsiadł. Aha. To fajnie, że co po tyle bije. Uważaj. Uważaj, jest na tym, na czołgu. Ja nie wiedziałem. A, bo to nie był ziomek, tylko bot. Co ja w ogóle robiłam? A, oni cię dobili? No, Rafa, jak ty żyjesz? No nie ma nalotów, no. 6 osób zostało znowu. A masz, aha, nie masz już impulsu. Nie ma na Skybase. Dobra, widzowie. Dzisiejszy challenge jest niezaliczony. Próbuję ich jeszcze ograć. Uwalił się za 19. Dobrze. O, pięknie. A jeszcze jeden jest gdzieś. Ej, tylko naloty, no to nalatuję na nich, nie? A jeszcze jeden typek. Gdzie ten drugi typek jest? No gdzieś to. A. Oni są biedni trochę z tobą. On chyba nie ma matców, ten jeden. Tak, ten jeden w ogóle nie ma matców. To jest ten bez matców został. Tak, ten bez matców. Dobra, widzowie, naleciany, proszę bardzo, naleciany. No dzisiaj tak, bo się nie udało znaleźć. Na razie.